Przed wami 2 lutego. Dostałem bardzo ciekawą paczkę odnośnie akcesorium do pewnej konsoli, którą kiedyś miałem, ale musiałem niestety oddać komuś, ponieważ źle mi działało, a ta osoba chciała, żeby to sobie naprawiła. I w tym też oto unboxingu pokażę wam, co otrzymałem. W ogóle może zaczniemy od innej strony zupełnie otwierać. Jest to bardzo potrzebny gadżet, jeżeli chcecie grać we dwójkę z kimś, ale najbardziej to na pierwszym Xboxie będzie to bardzo potrzebne. Tutaj paragonik, trochę za niego dałem, to jest kontroler do pierwszego Xboxa. Zaraz zobaczymy, w jakim on będzie stanie. Miałem co prawda dwa, jeden od Logitecha, drugi od Jacka, ten zielony, ale to był tak naprawdę jego padzik, nie mój, ale w ładnym stanie, tutaj trochę poharatanym, jakieś ślady ma, ale gałeczki, wszystkie guziki działają fajnie. Dosyć czysty, nie jest zaniedbany, jest dosyć w ładnym stanie, naprawdę podziwiam to. Już takiego padzika widzieliście, tu ma jedynie lekko obtarte, ale gałka nie lata. Tak strasznie. Bardzo fajny stan, podoba mi się to. Tylko tu są ślady, ale spokojnie. Da się to załagodzić. Triggery działają fajnie, nie mają oporów. Mamy oryginalną złączkę. Tylko że jest problem. Bo prawdopodobnie jest to złączka typowo tak do... bez tego portu, co... Zaraz to sprawdzimy w ogóle. No tu jest taka złączka, bo trzeba było jeszcze takie przedłużenie na to, taką przejściówkę. Ciekawe, czy ja to w ogóle dostałem tutaj w tym, bo to powinno być tak naprawdę, nie? Zaraz zobaczymy. W ogóle dziwne jest to, że te pady nie mają tych złączek. One powinny mieć od razu wbudowany ten. Mimo to. No nic, sprawdźmy samego pada, jak on wygląda. Wygląda fajnie. Fajny stan. Klikają gałeczki, wszystko inne klika, tylko tego nie mam. Może da się to jakoś załagodzić, nie wiem, zobaczymy. Ale padzik jest, dzisiaj go sprawdzimy, jeżeli się w ogóle go uda podłączyć. Mam nadzieję, że się uda jakimś takim sposobem. Trochę dałem za tego pada, ale myślę, że warto było, bo stan jest świetny i nie ma żadnych problemów z guzikami. Dobra, to będzie na razie tyle, bo nic więcej wam nie pokażę. No nie mam co wam tutaj więcej przedłużać. Nie ma co. Zobaczymy. O, tu nic nie ma. Dobra, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Zobaczymy, co następnego do mnie przyjdzie. Taki trochę krótki unboxing. I do zobaczenia w następnym filmie.